Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiejszy odcinek widzimy się po raz kolejny w grze GTA 5. W poprzednim odcinku udało nam się, no można by powiedzieć, że po części zorganizować napad na sklep jubilerski, ale zakończyliśmy poprzedni odcinek z dozą niepewności odnośnie tego, co mamy dalej robić. No i potem, po skończeniu odcinka, chciałem sobie zrobić misję poboczną jakąś, bo mi się trochę nudziło w GTA, a przydałoby się zarobić trochę pieniędzy i nagle patrzę, Lester dał mi albo e-maila, albo do mnie napisał. Dał mi w zasadzie SMS-a do mnie napisał, że jest możliwość ukradnięcia furgonetki, a w zasadzie pożyczenia jej. Mają ochronę, więc można palić albo z grubej rury, albo zakradnąć się od tyłu. I jak widać, mamy misję kolejną, można powiedzieć, że fabularną, więc spoko. Ukradnij i postaw furgonetkę Bookstara. No to spoko, więc przydałoby się chyba wysiąść. I z tego, co słyszałem, są dwie właśnie drogi zrobienia tego. Jak się wybierze, chyba z wielkim hukiem, to znaczy ten napad na głośno zamiast na cicho, tak jak ja to wybrałem, to inną furgonetkę trzeba było chyba ukraść, tak mi się wydaje, chyba jakąś policyjną albo bardziej taką zbrojną, a tutaj jak widać chyba wybrałem jedną z lepszych opcji. Już widzę tutaj, kurde, kręcącą się ochronę. A więc może być lekki problem, albo z grubej rury, albo po cichu. Wydaje mi się, że po cichu będzie lepiej. A żebym mógł to zrobić po cichu, to musiałbym chyba obkrążyć ten budynek, bo tam widziałem przejście centralnie do tej furgonetki. W zasadzie drzwi otwarte, czy bramę garażową, jaką garażową, bramę otwartą po prostu. Więc chyba tak będzie nawet i lepiej, tak mi się wydaje, więc można ten budynek obkrążyć z tego, co tutaj widzę, bez problemu. Nie wiem, czy się opłaca z hukiem to robić, bo mamy niby full HP, też bronie mamy dość chyba niezłe, jak na sam początek gry. Więc wydaje się, że mamy jakiekolwiek szanse. Ciekawe, czy mamy w ogóle jakieś takie, nie wiem, ukryte zabójstwo, w sensie skradanka i, nie wiem, skręcimy komuś kark. Chyba nie i wolę tego nie testować. Ale dobra, musiałbym tego chłopa zabić chyba. Dobra, mam jakiś pistolecik? Niby mamy, ale kurde, on jest... Ale on jest bez tłumiku, bez tłumika? Nie, no bez tłumiku chyba się mówi. Fuck! Dobra, ale dał radę ukraść. Kurde, jak mi serce bije. Kurde, i teraz musimy jeszcze nawrócić stąd. Dzwonią po glinę chyba, tak mi się wydaje. Kurde, jeszcze pan policjant jedzie, w zasadzie kilku panów policjantów. Ale my jesteśmy, kurde, Michaelem. Nie bez przyczyny jesteśmy posadzeni z GTA 5, więc powinniśmy dać radę im uciec. Na razie trzy patrole, więc nie powinno być chyba problemu, ale pewnie zaraz kolejny gnój wyjedzie gdzieś. Teraz zasadnicze pytanie. Nie wiem, gdzie mamy jechać, ale chciałbym się, kurde, dowiedzieć. Kolejny jest naprzeciwka. Ale chyba z drugiego pasu, z tego po prawej i jeszcze po lewej. Fuck. Ej, walnął w nas, czy co? Tak, walnął w nas chyba. To jedyny sposób na zrobienie tego, to jest chyba... nawrotka. Dobra, nawróciliśmy. I teraz spalenie gumy. Tutaj już są pasy rozgałęzione, tak to nazwijmy, w zasadzie rozłączone progiem zwalniającym. Jakim progiem zwalniającym? Jakimś gównem rozgałęziającym. Więc możemy chyba teraz na luzie im ucieknąć. Musimy robić jakieś posrane drifty, więc spoko. Nie mam pojęcia, gdzie mamy jechać, więc no, mogę tracić trochę czasu na ucieczce, niestety, w złym kierunku. A z tego, co mi się wydaje, raczej musimy do kryjówki Lestera, czyli do tego, do tej fabryki z ubraniami, czy tam ciuchami, w zasadzie to chyba jeden pies, doprowadzić tą ciężarówkę, ale wydaje mi się, że w takim stanie chyba będzie słaba. Poza tym też my jesteśmy typami od Death and Sexy, więc no, nie bez przyczyny musieliśmy taką taką furgonetkę ukraść, no, z robakiem w logo, więc raczej wszystko tutaj się składa na razie w logiczną całość z tego, co widzę. Ale teraz tak, przydało się, kurde, tych gnoi powymijać. Jak już stracą nas z wroku, z pola widzenia, to będzie znacznie lepiej, bo będzie tylko pokazane ich pole widzenia, będziemy mogli na luzie im uciec. Ale póki co to muszę się, kurde, skupić na tej zasranej drodze, bo nie chciałbym coś przywalić. Dobrze, że nie mamy poziomu zniszczenia tej naszej furgonetki, bo byłby pan przypał niestety, albo pan problem, zależy. Fuck, naprzeciwka leci, ale chyba ominie nas.
Nie, dobra, widział nas. Kurde, gdyby nie ten ostatni, to dałoby radę. Ale dobra, skoro nas widzieli, są za nami, jeden po lewej, więc możemy teraz na prawy pas. O, już nas nie widzą. I teraz pokusiłbym się... O, fuck! Fuck. Kurde, ja musiał nas zauważyć przez mój zasrany błąd. Mogę w tamto prawo skręcić, bylibyśmy na dole, przez co by nas nie widzieli, ale na razie ta policja to jest... Są jakieś bambiki, na to wychodzi, bo wpadają w jakich przechodni, w zasadzie nie pieszych, tylko kierowców normalnych NPC-tów. Więc teraz nie popełnię tego błędu i skręcamy. Brawo i kolejny, no... Co jest nie tak z tą policją? Jeszcze kolejny! Ja cię nie mogę, ale chyba już damy radę im uciec. No raczej tak, bo raczej. Nikt nie powinien nam tutaj chyba wyjechać. A mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Nie, no powinny nam już te gwiazdki zniknąć, no bez przesady. Ile będą nas ścigać z jakąś zasraną furgonetkę. Równie dobrze chyba mogłem to zrobić na głośno, mogłem tego chłopa zabić, ale wtedy zrobiłbym taki zajebiście mocny szum. Taki szum, w zasadzie hałas, że... Ochrona by nas dowaliła chyba. Mamy, zaliczone, super. Właśnie o tym mówiłem, że niestety jak będę tak uciekać, to mogę tą drogę niestety pomylić, albo przejechać, albo rozjechać kogoś. Więc teraz musimy chyba wrócić do kryjówki Lestera. Więc to wtedy, jak już mamy tą furgonetkę, którą potrzebowaliśmy, mamy ją trochę rozbitą, więc nie wydaje mi się, że będzie dobry plan taką jechać. Skoro już mamy furgonetkę, no to została nam jeszcze ekipa, ale Lester powiedział, że zorganizuje kogoś, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale dobra, już prawie dojeżdżamy na miejsce. Musimy tylko przez ten most przyjechać, potem w lewo skręcić i będziemy przy jakimś takim zaułku, w którym już byliśmy. I będzie nasza tymczasowa baza, tutaj praktycznie za rogiem po lewej. Już poznaję nawet to miejsce. Więc to skręcamy, jeszcze raz skręt. Mega ładnie to wszystko tutaj wygląda ciągle. Nie mogę się przestać jarać tą grafiką. Mamy furgonetkę dostarczoną, jak chciał Lester. Ukończono, super sprzęt. Bugstara, nie wiem jak to się czyta. Jedna misja zaliczona. No i co teraz? Musimy poczekać na telefon od Lestera, tak jest. Alright, Lester, we got a pest control van. Good, I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. Alright, I'll see if I can jump one. Aha, czyli mamy już przechwycić gaz BZ z HS. HS to jest ta misja, którą musimy wypełnić, więc teraz tak. Mapka, i gdzie mamy tą misję HS? Przygotowanie do akcji. Dość daleko niestety, nie wiem czemu, ale ciągle mi się ten zasrany, to zasrane menu mi się zacina niestety. No wyjdziemy stąd, dobra, wyszliśmy. Teraz wyszliśmy. No i co, furgonetką raczej pojechać nie pojedziemy, więc muszę jakieś auto skołować. Dobra, jak widzicie, udało mi się skołać tą furgonetkę. Co się okazało, jak dałem sobie znacznik na mapie odnośnie tej misji HS, to okazało się, że właśnie ta furgonetka się przemieszcza po mapie. Więc był problem ze znalezieniem jej na początku. Ale jak widać, no udało mi się ją skołować. I co się okazało, mogłem albo strzelać w te boczne, a w zasadzie tylne drzwi i mogłem się dostać do jej zawartości. Ale postanowiłem, że po co mam marnować amunicję, skoro już jej dużo wypsłem, więc postanowiłem, że wyprzedzę tą furgonetkę, bo ona jak widać zajebiście wolna niestety jest. Zabiłem pilota, nie pilota, tylko kierowcę, właśnie kierowcę tej furgonetki i jak widać udało mi się ją na szczęście zgarnąć. W ogóle też kierowca furgonetki miał broń, trochę dziwne, ale okej. Plan na razie jest taki, że możemy jechać pod prąd i robić takie manewry wymijające. Niestety jak widać też sam się obijam. Ale z tego co widzę, policja jest na razie w czarnej dupie, jeżeli chodzi o znalezienie mnie. Nie no, już nas jeden dogania. Kurde, szkoda, że mamy tak zajebiście wolną tą furgonetkę. Do tego jej opuścić nie możemy, bo w końcu mamy ten zasrany gaz, który będziemy musieli wpuścić do wentylacji sklepu jubilerskiego. Tak, do sklepu jubilerskiego. Więc na razie jest problem. Szkoda, że nie możemy go, wiecie, wziąć albo... A w sumie to jedyna opcja to jest... pożyczenie sobie tego gazu. Szkoda i wpakowania sobie do, nie wiem, helikoptera albo do jakiegoś szybszego auta. To byłoby znacznie lepsze, ale na razie co? To zajmiemy się, kurde, tą drogą. Bo nie dość, że muszę patrzeć na mapę, co jest mega ciężkie, bo wiecie, patrzenie na mapę i od razu na drogę.
Mogę, kurde, przyfasolić w jakiś róg i od razu będzie przypał, ale... Chyba udało mi się już prawie wyminąć. Teraz muszę, kurde, tutaj na prawo skręcić, bo jeden patrol leci. W sumie nawet nie wiem, czy to można nazwać patrolem, bardziej... osobowym autem? Kurde, nie wiem, ale to na razie będę nazywał patrolem policyjnym. W sumie to jest chyba nawet prawidłowe nazewnictwo. Chyba już powinno nam się udać ich wyminąć. Czego aż te gwiazdki zasrane nam miną? Kurde, kolejny jedzie. Dobra, mamy już zaliczone. Fabryka ciuchów, kurde, i muszę teraz nawrócić jakoś. Tylko jak? Dobrze, że w ogóle nam zaliczyło już ucieczkę, bo już tutaj po lewej jechał radiowóz policji. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby zawrócić, a on już będziemy jechać tam wyznaczoną trasą. Przynajmniej mam pewność, że się nie pomylę na wszelki wypadek. Spoko, że w ogóle nasza furgonetka jest tak wytrzymała i nie zniszczyła się po tylu strzelaniach, jak widzicie w tył, bo jednak trochę amunicji zużyłem, a trochę nie. Nie wiem, czy mogłem rozwalić te drzwi. Wydaje mi się, że raczej tak, bo miałem podpowiedź, że mogę rozwalić te drzwi, żeby dostać się do tej zawartości tej toksyny, czy tego gazu. Czyli nawet nie toksyny, tylko gazu. Ale ciekawi mnie też, kurde, jak to mamy niby zrobić, więc że przekażemy ten gaz do tamtej furgonetki od dezynsekcji? No chyba tak. A jeszcze została kwestia broni, bo chyba też będziemy musieli ją skołować. Też kwestia Trevora albo innych gości od ekipy. Jednak skołowaliśmy hakerkę, gościa od broni i też, kurde, kogo? Gościa chyba od kierownicy? Wydaje mi się, że tak, bo trzech ludzi musieliśmy skołować do naszej ekipy. A przecież jeszcze mamy Michaela i chyba Trevora do dyspozycji. Nie wiem, ale zaraz się chyba przekonamy. Kolejna misja wykończona. W zasadzie ukończona. I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Naprawdę tak szybko? Kurde, no i zajebiście. W ogóle mam nadzieję, że trochę tego tej waluty dostaniemy, bo taki byłby problem, bo mam tylko $78. Plan is simple. Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. Things go bad. You know the drill. This wasn't organized. We don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael. He makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep. No problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Myślałem, że jakaś większa konspiracja będzie w ogóle, a tutaj tak szybko? No i spoko nawet. Część do samochodu, spoko, ale czy on dalej będzie taki zniszczony jak był wcześniej? Nie! Ma wszystkie drzwi, o dziwo, do tego też chyba opony sprawne. A, do tego mamy wsiąść, dobra. Uda się do jubilera, spoko, ale zamiast uda się do jubilera, powinniśmy się udać na dach jubilera, bo musimy, kurde, ten gaz podłożyć. Ale ten gaz będziemy mogli odpalić pilotem, czy jak? W końcu musimy tam wbić jakoś, ale będziemy musieli go tam podłożyć, potem poczekać chwilę, ale przecież mogą alarm wywołać chyba. W ogóle mam nadzieję, że trochę tych pieniędzy dostanie, bo na razie latam goły i wesoły, można powiedzieć. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and nice try, and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Hey, Mike, you worried? Did you pick the wrong people to come along on this? Remains to be seen. We'll have a good driver waiting outside with bikes, and they'll lead you out of there. The hacker should earn their paycheck by getting us longer inside, but the gun? Yeah, questionable. Well, everyone in the store is gonna be out. You won't need no crowd control. Maybe, but they're still part of the team. They cost us, I'll regret it. O kurde,
Upgrade'ujemy sobie członków naszej ekipy, spoko. Czy w takim razie będziemy mogli ich używać do normalnych misji? Wydaje mi się, że tylko do misji z rabowaniem banków. Przynajmniej tak mi się, kurczę, wydaje. O, dobra, możemy już chyba wyjść i mamy tutaj drogę na dach. Czy my mamy wejść? No chyba tak, tak mi się przynajmniej staje, więc na razie wchodzimy, czekamy na Michaela. Nie, już go srać. Możemy lecieć dalej do góry. Czy tak na pewno to miało, kurczę, wyglądać? Sam już trochę nie wiem, ale no dobra. Była mowa o drodze na dach, więc już jesteśmy. Ciekawe, czy nam się HP zregeneruje, bo trochę, kurde, srąbałem. Mogłem zapisać chyba grę wcześniej. Ale dobra, już to srać. Dobra, jesteśmy już na dachu i tutaj była mowa o tych wentylatorach. No chyba tak, ale raczej nie o tych, tylko o czymś innym. Gdzie teraz jest, kurde, Michael? To znaczy, my jesteśmy Michaelem, a Franklin, no jest tam chyba na dole, no w aucie siedzi. A co my mamy w ogóle tutaj zrobić? Broni nie opłacać chyba na razie wyjmować. No nie wiem, ale to pewnie zaraz się przekonam. Naprawdę nie podjechałem 8 metrów tutaj? Nie, no to jest jakiś skam chyba. Ale dobra. Czy jednak Franklina musimy tutaj to zrobić? Ale naprawdę, kurde, dziwne, że... coś takiego się tutaj stało. Dziwne, że w ogóle Michaelem tego nie mogliśmy zrobić, ale już mniejsza z tym. Trochę wygupiłem się, bo za szybko tutaj poszedłem, ale no dobra. I tak, jesteśmy już na tym dachu, ale będzie trzeba się jeszcze przedostać na drugą część tego, bo musimy do tych wentylatorów to dać. Ciekawe, czy się automatycznie przyłączymy na Michaela? No chyba powinniśmy dać radę, ale co z tym naszym kierowcą, bo chyba to miał być Trevor? Chyba tak, ale tego pewien nie jestem. Bo też coś tam Lester mówił o Trevorze, że to jest chyba jakiś jego znajomy. Dobra, jeszcze się nie dostałem, ale widzę, że tutaj na sam szczyt tego muszę wejść, więc muszę tędy na bok, teraz do góry i jeszcze dwa podwyższenia i będziemy chyba w stanie teraz wpuścić ten gaz, czy... czekaj, to nie tutaj, czy jak? Nie, no wrzuciłem chyba. Ła! Fuck, to bije mnie. To się okazało, ja nie mam tutaj tego wrzucić, tylko muszę wejść na tą skrzynkę, jak wcześniej wchodziłem. I tutaj nie ma żadnego wentylatora, tylko muszę tutaj rzucić do tego wentylatora tym razem. Nie dorzuciłem, kurde. Fuck, prawie. Ostatnie trzy. Ostatnie, kurde, dwa. No dajesz, wrzucaj tam. Dał radę chyba. Dobra, zajebiście, udało się. No i zajebiście, o to chodziło. O kurde, ile tysięcy. Dobra, nie no, ja tutaj wszystko kradnę. Czekaj, czy coś tutaj jest bardziej wartościowego niż coś drugiego? Chyba nie, chociaż nie wiem. Ale Jezus, ile luciku, to ja rozumiem. Jak najwięcej na razie trzeba zrobić. Coraz mniej czasu, ale kurde, 2 miliony prawie. Jezus, jest takim hajsem ten ustawiony do końca chyba gry. Ale nie mogę być jeszcze taki pewny, bo jeszcze te zasrane... nie premie, tylko... kurde, też nie haracz, tylko... no, zostaw tej... tego lutu, będą się, kurde, oddać moim ziomkom z ekipy, bo jednak ich wynająłem za pewną sumę, więc trochę problem. Ale 4,5 miliona, więc i tak mamy dość niezły stan, o to jeśli o to chodzi. Ty, przecież to była kwestia z początku gry, jak
I jeden ochroniarz leżał na ziemi, a my byliśmy wcelowani w zakładników, żeby przeszli do pokoju obok. I w zasadzie nie, to była dalsza część, jak uciekaliśmy chyba. I była strzelanina, to jeden właśnie ochroniarz złapał Michaela, musieliśmy się zamienić w Trevora, żeby go zabić. W sensie nie Michaela, tylko pana ochroniarza. I była identyczna kwestia. Fuck! Kurde, dlatego nie lubię motorów. Nawet w Watch Dogsach tak było. Motor to jest najgorsze gówno. Kurde, naprawdę? Rank nie zgubił ekipę, więc tak. Full focus, jeszcze poprawię się na fotelu. Powtarzamy misję. Więc tak, jeszcze palce poprawię na klawiaturze. Nie, teraz to już musi mi się udać. Ciekawe, jakbym zrobił misję na rozpierduchę, czyli na głośno. Znaczy, miałbym tyle samolotu? Chyba tak, bo nie wydaje mi się, żeby to było zależne od tego, jak wybierzemy tą misję. O kurde, strzelają do nas. Ale teraz musimy chyba do jakichś tuneli wjechać, tak mi się wydaje, bo jak Lester opowiadał o tym planie, to coś mówił o tych tunelach. Więc raczej długa droga nas jeszcze czeka, bo nie przypominam sobie, że tutaj były jakieś tunele. Dobra, szkoda, że nie kupiłem sobie kamizelki kuloodpornej, ale jej w ogóle nie mam. Czemu oni się wywalili? Dobra, daję radę chyba w tym tunelu, ale kurde. Coś mi się tutaj strasznie nie podoba, dobrze, że rozgałęzienie. No niby sobie wybrama, ale dla mnie lepsze. A skoro straciliśmy tamtego naszego ziumala, to przypadkiem nie weźmiemy jego premii. W zasadzie jego wynagrodzenia, nie premii. Fak, 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 fak. Dobra, mamy zwolnione tempo, muszę mieć palec na kapsułku na wszelki wypadek. Fak. Dobra, klawiatura poprawiona, można lecieć dalej. Ale kurde, jak się wywala, to będzie niezły problem. A tak, full focus. Na szczęście dajemy jakoś radę jechać. Ale czemu ta policja dali nas zgonić? Przecież jesteśmy w jakichś kurde tunelach kanalizacyjnych, w których raczej nic nie widać, nikogo nie ma, oprócz kilku panów majstrów. Ostatnia prosta, dobra. A gdzie my kurde wyjedziemy? No chyba nie do naszej bazy. Tak mi się wydaje, bo ona jest no praktycznie przy samej ulicy, więc to byłoby zajebiście dziwne, gdybyśmy tak jechali. O, już chyba widzę światełko w tunelu na mapie przynajmniej. Dajemy chyba radę wjechać. 4 gwiazdki pościgu mamy. Fak, przy wyjściu są niestety. I co, dało radę wyjść? O kurde. Ale nad sytuacją to jest kurde Trevor. Wiedziałem, że ten wątek postać będzie jakoś połączony. Jeżeli chodzi o Michaela i Franklina, tak samo o Trevora. Jak my mamy ich za... Aaa, możemy chyba postrzelać w nich trochę. I też powywracać ich. Kurde, ale mega blisko na razie mamy kurde, naszą bazę. Więc muszę jakoś fajnie się pozbyć tych zasranych policjantów. Jak muchy dużo ich jest, niestety. Kolejny wyjeżdża, ale chyba damy radę go zniszczyć. Dobra, chyba już nie będzie mógł jechać dalej. Kurde, ale ta ciężarówka jest mega niewywrotna, niestety. Działka dla nas, no i zajebiście, tak się gra. Dobra, mamy już dostarczony towar. Lester's waiting for us at the lockup. Ekipa, o kurde, ale wzrosły nam umiejętności. Ej, to my chyba straciliśmy tego gościa, który był odpowiedzialny za broń, który brał chyba 4% działki albo 7%, jeżeli się nie mylę, więc chyba nawet spoko. Ale dobrze, że opłaciłem i motocykle, i hakerkę, bo przynajmniej się opłaciło i mieliśmy dłuższy czas kradnięcia tego wszystkiego. Wydaje mi się, że trochę srąbam, jeżeli chodzi o członków tej ekipy, bo jednak mogłem chyba wybrać tańszą hakerkę, bo jednak dużo czasu nie spędziłem na lutowaniu, w zasadzie grabieniu
tych wystaw z tych pierścionków albo innych naszyjników, więc trochę chyba zrąbałem, jeżeli chodzi o tą przynależność i jej hajsu, ale no niech już będzie, niech się nacieszy babka. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. Czekajcie, tutaj był Trevor czy nie? Kurde, sam już nie wiem, ale no chyba tak, sądząc po głosie, jaki był, gdy jeździliśmy tą furgonetką. Ale no zaraz się chyba przekonamy, jak będziemy mieli opcję grania. Skok ukończony, robótka u jubilera. Kontynuuj. Mam nadzieję, że dostaniemy trochę tego hajsu. Jesteśmy, kurde, w jakimś chyba klubie niesłym. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Kurde, no i mamy chyba jakiś problem. Twardy jak diament. Udało mi się odblokować jakieś osiągnięcie na Rockstar Clubie. Spotkajmy się u mnie, czyli Michael chce chyba z nami oblać sukces. Zobaczyłbym jeszcze, kurde, mapę, ale to już muszę wyjść z tego lubo, ale gdzie jest wyjście, chyba już nawet wiem, będzie trzeba tędy i korytarzem w prawo. Niedługo, o, niedługo hajsik wpłynie na nasz kont, ale czy będziemy mieli rozdzielone pieniądze na Michaela Trev? Tak, mamy rozdzielone pieniądze, bo ja na Michaelu mam chyba 78 dolarów, a tutaj na Franklinie prawie dwa koła, więc spoko. I mamy z tego, co tutaj widzę, misję dla Michaela, czyli będziemy musieli do niego pojechać. I chyba tyle z ciekawszych rzeczy. Mamy jeszcze jakąś myjnię, choppera i chyba tyle. A jeszcze zobaczyłbym może statystyki, jeżeli chodzi o tą listę. I dokończyć 13 na 69, czyli każda misja z przygotowania do tej akcji, czyli kradnięcia furgonetki, kradnięcia tego gazu, jeszcze czegoś tam innego, to była zaliczana jako normalna misja, więc fajnie. Mamy 13 misji na 69 misji, więc już jakiś tam progres mamy zaliczony. Jeszcze przeczytałbym może te maile, mamy wiadomości, dobra. Musi się, dobra, spoko. Od Lamara chyba wszystko, Jimmy'ego, ale czy my mamy jakąś, kurde, dziewczynę tym Franklinem? No chyba tak, bo jakaś babka mówiła, że powinniśmy dorosnąć. Nie, no, chyba tutaj już nic więcej nie ma. W wiadomości ciągle coś dalej mamy. Tutaj chyba wszystko załatwiłem. Czyli zdobyliśmy chyba jakąś kolejną fajną rzecz. Jeszcze chyba mamy jakąś misję dla... Czekajcie, bo tutaj jest jakiś fajny znacznik. T. A co to jest to T? Tonia. O kurde, czyli to jest chyba misja związana z, nie wiem, z naszą dziewczyną? Chyba tak, ale... O tym przekonam się dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Następnego odcinka. Siemka.